Oblicz granicę lewostronną przy x zmierzającym do czwórki funkcji 5x plus 1 przez 4 minus x. Przypiszmy naszą, naszą granicę, czyli mamy limes przy x zmierzającym do czwórki z lewej strony 5x plus 1 przez 4 minus x. Zaczniemy od podstawienia pod x -a czwórki, czyli dostaniemy 5 razy 4 plus 1. Przez 4 minus 4. W liczniku dostaniemy 21, a w mianowniku 0. Ponieważ mamy w mianowniku 0, dajmy to w kwadratowy nawias, co oznacza, że są to nasze obliczenia w głowie. Wiemy, że w matematyce w mianowniku nie możemy mieć zera. Pamiętajmy jednak, że obliczamy granicę. Czyli mamy stałą liczbę dodatnią w liczniku, i dzielimy ją przez, przez coś, co zbliża się do zera. I teraz, w zależności od tego, czy zbliżamy się do zera, idąc do czwórki, zbliżamy się z wartościami do zera po wartościach dodatnich, czy też po wartościach ujemnych, będziemy tutaj mieli 0 z plusem lub 0 z minusem. Aby określić, czy jest to 0 z plusem czy z minusem, musimy naszkicować wykres mianownika. W mianowniku mamy funkcję liniową, czyli wykresem będzie prosta. Znajdźmy miejsce zerowe tej funkcji, czyli mamy 4 minus x, przyrównajmy do zera, czyli 4 równa się x, stąd nasze miejsce zerowe wynosi 4. Zaznaczmy więc to miejsce zerowe na osi, i teraz współczynnik kierunkowy tej prostej jest ujemny, czyli funkcja jest malejąca. Czyli idąc od lewej strony do prawej, idziemy schodkami w dół. Nasze x -y zbliżają się do czwórki od lewej strony, czyli od strony liczb ujemnych. Czyli idziemy od lewej strony do czwórki. Przy czym pamiętajmy, że poruszamy się po naszym wykresie. Teraz możemy już określić, czy poruszamy się po wartościach dodatnich, czy po wartościach ujemnych. Widzimy, że poruszamy się po wartościach dodatnich, stąd też 0 w mianowniku będzie 0 z plusem. Ponieważ dzielimy stałą liczbę dodatnią przez coś, co coraz bardziej zbliża się do zera, przy czym po wartościach dodatnich, to otrzymamy nieskończoność. Jest jeszcze możliwość, że otrzymalibyśmy minus nieskończoność, natomiast mamy tu liczbę dodatnią przez liczbę dodatnią, więc dostajemy nieskończoność. Stąd też granica przy x zmierzającym do czwórki z lewej strony z naszej funkcji jest granicą niewłaściwą wynoszącą nieskończoność.